oficjalnie ruszyła budowa kolejnej stacji metra Świętokrzyska. Uroczyście wmurowano kamień węgielny. Stacja A14 powstanie u zbiegu ulicy Marszałkowskiej ze Świętokrzyską. Położona będzie 14 metrów pod ziemią. Nie wiadomo, kiedy będą mogli z niej korzystać pasażerowie. Początkowo planowano, że stacja zostanie oddana do użytku w październiku 2000 roku. Termin ten jest jednak mało realny. Budowa stacji zaczęła się bowiem z ponad 10-miesięcznym opóźnieniem. Ten poślizg w czasie spowodowany był protestem kupców ze sklepików przy Marszałkowskiej, którzy długo nie pozwalali na zburzenie ich pawilonów. Kiedy zgodzili się przenieść do pawilonu przy ulicy Zielnej, nic nie stało już na przeszkodzie, aby zacząć pracę przy nowej stacji. My podchodzimy do budowy stacji metra bardzo skromnie, ale pragmatycznie. Mam nadzieję, że tak jak szybko spotykaliśmy się między pierwszą łopatą a wmurowaniem kamienia węgielnego stację A14, tak szybko będziemy mogli oddać warszawiakom kolejny odcinek metra. Chcemy, aby to metro służyło nam, głównie warszawiakom, ale nie tylko, bo to się mówi, że to jest metro budowane dla warszawiaków. Nieprawda, to jest metro budowane dla wszystkich osób, które odwiedzają naszą Warszawę. Szanowni panowie, panie prezesie, panie dyrektorze, uprzejmie proszę do wspólnej pracy. Trzy razy na szczęście. Wnieśmy wniosek za pomyślność budowy metra A14 Świętokrzyska. Na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod stację Świętokrzyska nie przybył prezydent Warszawy Marcin Święcicki. Musiał być w tym czasie na sesji gminy Centrum. Radni zebrali się dzisiaj po raz ostatni w tej kadencji. Przysłuchuje się im Iwona Jagielska. Czy radni na ostatniej sesji tylko się ze sobą żegnali? Na razie nie mieli czasu, by się żegnać, bo przed nimi jeszcze ponad 20 punktów do rozpatrzenia. Jednak na początku sesji wymykali się do barku i dopiero jego zamknięcie zdyscyplinowało ich. Najważniejszą, jak dotąd przyjętą uchwałą jest udzielenie przez gminę Centrum zarządowi miasta 15 milionów złotych pożyczki. Większość, bo prawie 13 milionów złotych nieoprocentowanej pożyczki, ma być przeznaczone na kontynuację budowy Alei Prymasa Tysiąclecia, a dokładnie budowy czwartego jej odcinka Górczewska-Obozowa. W sesji gminy Centrum Iwona Jagielska. A teraz o nowym pomyśle wojewody warszawskiego. Chce on utworzyć fundację, która będzie ograniczała szkody wyrządzone przez wysypisko Łubna 1. Fundacja miałaby się też zająć wypłacaniem rekompensat za utratę zdrowia mieszkańcom pobliskich wsi. O utworzeniu fundacji wojewoda Maciej Gielecki będzie rozmawiał dziś z ministrem skarbu Emilem Wąsaczem. Więcej na ten temat Marcin Firlej. Na razie nie mieli czasu, by się żegnać, bo przed nimi jeszcze ponad 20 punktów do rozpatrzenia. Przepraszam, mamy kłopoty techniczne. W spółce Łubna 2 Skarb Państwa ma tylko jeden i w dodatku symboliczny udział, mówi wojewoda Maciej Gielecki, a powinien mieć więcej albo nie mieć ich wcale. Niestety jest tak, że w budżecie na rok 98 ustawodawca nie umieścił pieniędzy na objęcie udziałów w tej spółce. Dlatego wojewoda wymyślił, aby udział Skarbu Państwa wykorzystać na utworzenie specjalnej fundacji, która wspierałaby mieszkańców okolic wysypiska Łubna 1. Fundacja oczywiście rządowa, której jedynym celem statutowym będzie przyjście z pomocą w wypłacaniu rekompensat za utracone mienie, zdrowie i koszty leczenia, ograniczenie skutków ekologicznych istniejącego wysypiska Łubna 1. Pozostali udziałowcy Łubnej 2 obiecali, że także przekażą po jednym udziale na utworzenie fundacji. Dzięki temu dysponowałaby ona czterokrotnie wyższymi finansami. W skład Rady Nadzorczej mają wejść mieszkańcy sołectw dotkniętych szkodliwymi skutkami wysypiska. A więc pieniądze byłyby dywidendy z działalności spółki pod kontrolą mieszkańców okolic wysypiska. Wojewoda Gielecki mówi, że jeśli minister Skarbu Państwa przyjmie jego propozycję, będzie to ogromny krok w odnajdywanie europejskich standardów rozwiązywania problemów społecznych. To wszystko z Warszawy. Na teraz kolejne wieści regionalne już o 13.15, a teraz żegna się z Wami Luisa Bebłot.